I tutaj niestety chyba wydaje mi się, że idę normalną już misją. Ale myślę, że chyba jest droga, która zahacza o tą misję, wiecie. Tą misję, no, opcjonalną. No bo niby nie muszę tego robić, ale z drugiej strony fajnie by było. Mimo, że nie robię tej gierki na 100%, to jednak, hej. Warto byłoby co nieco pokazać ludziom. Ale właśnie, kurde, to jest problem, że nie wiem, jak tam się dostać. A bardzo bym się chciał dostać. W sensie na tamtą stronę, o. Może jest jakiś... nie wiem. Kurde, ale bym się wybił, bym spadł. To byłaby moja chyba trzecia śmierć w dzisiejszej sesji. Ale no... zdarza się to nawet... dobrym, bo nie powiem najlepszym, bo ja nigdy się za najlepszego nie uważałem w serii Ratcheta. Zwykle mówiłem, że jestem taki mocny średniak, ewentualnie słabiak. Ale okej. Może czas na trzecią próbę w takim bądź razie, co nie? Mam trochę teraz czasu. Sam jestem w domu, więc... czemu by nie spróbować? Najwyżej skończy się to dla mnie złością, bólem, stratą i nie wiem, ale... pierw gadżetron i doładowujemy sobie ammo do blastera. I czemu cały czas, kurde, ten sklepikarz jest tak spłaszczony, jakby, nie wiem, podróżował po czwartej gęstości? Pozdro dla kumatych, którzy wiedzą, co to czwarta gęstość. A teraz małe ZW. Już jestem. Więc musiałem się upewnić i w dobrą stronę jednak szedłem. Oh man. Ale trudno się mówi. Przynajmniej widzicie tutaj też moje, że tak powiem, trochę gorsze, że... jak? Co? Trochę gorsze, że tak powiem, no... dni, jeżeli chodzi o tę gierkę. Ja się potrafię do błędu przyznać. Ja się potrafię przyznać do tego, że trochę zwaliłem sprawę, aczkolwiek... każdy popełnia błędy. Dzisiaj mówiłem o Clanku, że Clank również popełnił błąd poprzednim razem, więc ja też popełniłem błąd. Ale hej, na chwilę obecną jestem zadowolony z tego let's playa, więc raczej nie sądzę, że z tego w tym momencie bym był w stanie ocenić, że zrobię kiedyś V2 z tego, bo szczerze wątpię w to. Jak już to bym ewentualnie zrobił V2 robiąc 100%. Chociaż Mateo mi wspomniał o jednej rzeczy, nie wiem co to jest dokładnie za gadżet, w sensie nie pamiętam nazwy jego, ale że można zdobyć gadżet, który spowoduje, że jest on wykrywaczem wszystkich złotych śrubek. I to jest coś, co mnie trochę zaczęło interesować, biorąc pod uwagę, że by robić 100%, to z tego co wiem właśnie trzeba wszystkie złote śrubki zebrać. A jako, że nie zbieram złotych śrubek, no to na dobrą sprawę nie robię 100%. Ale hej, może, kto wie. Nie wykluczam tego, aczkolwiek też nie obiecuję, więc nie dopowiadajcie sobie, że zaraz, o, Pomidor obiecał 100%, bo nic takiego nie powiedziałem. Jest jakaś szansa, że mogę zrobić tam sequence break i dostać się tam, aczkolwiek marne są szanse, biorąc pod uwagę, że raczej w tym let's playu nie uda mi się zdobyć tego gadżetu, ale nie wiem. Nie chcę obiecywać, nie chcę też zapewniać was, więc nie bierzcie moich słów za pewnik. O, to jest lekcja na dziś, nie bierzcie niektórych moich słów za pewnik, bo nigdy nie jest pewne, czy mi się uda, czy nie. Ha, ha, ha. I tam właśnie w tym oto miejscu jest to, co chcę zdobyć, to jest to coś opcjonalne, ale dalej nie będę zdradzał, co to jest, bo... hashtag nie lubimy spoilerów. Wiem tylko, że kurde, jestem chyba jedną z tych osób, która nie hejci aż tak bardzo reboota, jeżeli chodzi o Ratcheta. Bo wiem, że duża część fanów bardzo hejci reboot. Ale ja jestem jedną z tych osób, która nie hejci, bo szczerze nie mam nic. Bardzo polubiłem reboot Ratcheta i Clanka. Fakt faktem, względem oryginału ta gra jest słaba, ale jeśli chodzi o taka, nie wiem, jakbym miał liczyć jako taką osobną grę, jest okej, szczerze. A polski dubbing jest też okej, ja nie narzekam.
Ale moje zdanie szczerze nie powinno się liczyć, ponieważ no. Ponieważ powody. I ta rzecz jest tam. Tak, pamiętam, ona jest tam. Ale kurde, Ratchet. Wiem, że na początku mówiłem, że on ma takie strasznie zbite kontrolki, że trochę ciężko się nim steruje. Że takie twarde sterowanie, takie czołgowe, o jak to powiedziałem wtedy. Ale teraz aż tak źle w sumie nie jest. Może mi się tak przez chwilę wydawało, ponieważ hej, nie ćwiczyłem w ogóle przed Ratchetem jedynką. I tak se, o, stwierdziłem, że a, pierdykniemy se let's play. Najwyżej ludzie się na mnie obrażą, że o, nie gram tak jak oni. Pomidor, czemu nie grasz jak my? Bo nie we wszystkie gry jestem dobry, guys and girls. Tak mówię też girls, dlatego że biorę pod uwagę, że mogą mnie też dziewczyny oglądać lub kobiety. Albo po prostu płeć piękna. Mówiąc tak kolokwialnie. 10 tysięcy śrubek! Yay! Sack Cannon, dokładnie, to jest to, co ja właśnie bardzo chciałem zebrać. I mamy pierwszą trofkę, very sucky. I ta, to jest między innymi ta opcjonalna rzecz, więc przywitajcie się z Sack Cannonem. Dzięki niemu możemy wysysać skrzynki oraz wrogów, czyli na dobrą sprawę posiadamy teraz odkurzacz. Albo odkurzacz Nono. Więc okej. Mamy coś bardzo opcjonalnego, coś co tak naprawdę nie musiałem zdobywać. I chciałem się właśnie aż tutaj dostać, kurde. Taki chciałem zrobić wysoki skok. Ale no, ale by mi się nie udało, więc jej! Boże święty, ta podnieta mając odkurzacz. Bezcenne. Ale dobra, chyba teraz nie wiem czy będę dobrze szedł, aczkolwiek. A nie, nie cofnę się już. Uga buga, nie cofnę się. A tam pewnie znając życie była złota śrubka, którą ominąłem. Znając moje szczęście. Ale dobra, trudno się mówi. Nic na to nie poradzę. Że gram jak gram. Ale wiem, że będę musiał udać się do Gadgetronu, bo na dobrą sprawę no to mi nie starczy na 100%. To mi bardzo, że tak powiem, nie starczy. Ale udajemy się zatem do Gadgetronu i zróbmy teraz już normalną misję. Tą wymaganą misję. I mamy 200. Nice one. I tutaj będziemy mieli naszą misję. Dokładnie tak. Może nie to? Swing shot? Nie, trespasser, właśnie, trespasser. I ustawiamy teraz. Okej, już jestem. Sorki za tą małą pauzę, ale że tak powiem, standardowo wjazd do pokoju. Ale jak widzieliście, nie sprawiło mi to jakiegoś szczególnego problemu. To co robiłem przed chwilą, czyli między innymi trespasser, łamacz kodów, hehe. Nie wiem czemu zawsze muszę swoje zdanie podkreślić z tym słynnym hehe. Tak jakoś już mam. Dobra, blaster przyszykowany i zium. I czas sobie tą oto sekcję odblokować, a raczej... A, no właśnie, to musimy sobie teraz. Swingshot w dłoń i lecimy. Czas na sekcję taką... Może nie platformową, chociaż szczerze... No trochę takie coś ala platformowa sekcja. A raczej to będzie w sobie bardziej sekcja platformowa, bo tutaj bawiliśmy się trochę w Spidermana. Spider Lombax. Bo tak, raczej nie powinno być dla was zdziwieniem, że powiedziałem na Ratcheta Lombax, biorąc pod uwagę, że to jest Lombax. I tak, wiem, że zaraz tutaj fani Ratcheta powiedzą, że
Jakbyśmy my o tym kurde nie wiedzieli. Ale są osoby, które mogą nie wiedzieć, że Ratchet to Lombax. Więc dlatego to też o tym wspomniałem. Co? Zupę? Nie, ja nic nie jadłem. No to warto to by było zjeść. Nie, teraz nie. I znowu, że tak powiem, to samo. Dobra. Trespasser w dłoń. Halo, halo, ty Ratchet, co to odwalasz? Trespasser w dłoń. Kurde, no! I znowu bawimy się w odblokowywanie. Szczerze, wydaje mi się, że w reboocie to trochę było bardziej skomplikowane niż tutaj. I się udało! Widzicie, metodą prób i błędów, ale można. To było mało rozsądne z mojej strony, ale okej. Czas się przygotować z blasterem. You sure showed him. I suppose I did. Is your current occupation leaving a rotten taste in your mouth? Then you need to know about BTS, Blog Tactical Research Station. Hi, I'm Supreme Executive Chairman Drek, and we here at BTS are seeking motivated individuals to fill positions in these exciting careers. Grind Boot Tester, Warhead Assembly Technician, Mutant Animal Husbandry, Robot Repairman, Suck Cannon Test Dummy, and Administrative Assistant. So call BTS. Build our weapons while you build your future. I'm calling BTS today. Now we're talking. Did you see all the cool gadgets they're making? Let's go get some. No, we must continue our search for Captain Quark. You're absolutely right. I am? Sure. We need to find Quark. Although when we find him, wouldn't it be nice to be able to tell him where Chairman Drek is? I suppose. Well, we go to the space station and talk to the scientists. They work for Drek, so they're bound to know where he is. I am unsure about your logic. Ah, you think too much. Come on, let's go. Więc ta. Może pokrótce wytłumaczę przed chwilą tą akcję, co się wydarzyło, a więc... tamten koleś to, no, to był nasz boss, który, że tak powiem, uciekł, ponieważ Ratchet jest tak zarąbisty, że on stwierdził, że no, nie ma, że tak powiem, zamiaru zaczynać z tak potężnym Lombaxem, więc stwierdził sobie, że ucieknę i będę miał przynajmniej to z głowy, przynajmniej się nie skompromituję. Ale dobra, mówiąc teraz o cutscence. Z pokazówki, która była przed chwilą, mogliśmy zobaczyć, że Drek znajdował się na stacji BTS lub w rozwinięciu Blark Tactical Station. I tam na tej stacji są testowane różne przyrządy i gadżety. I według Ratcheta musimy tam polecieć, by spotkać się z kapitanem Quarkiem i namówić go, by rzucił się na Drek'a. No cóż, to jest dosyć logiczne. Kupiłem sobie w razie co ammo. Tutaj w ogóle wszystko mam przygotowane sobie, że tak więc nie muszę już nic kupować w gadżetronie. I możemy już się, że tak powiem, pożegnać z tą oto planetą. Tak więc, no. Do zobaczenia. Wsiadamy w statek. Kurde, halo, do przodu. Te cutscenki cały czas są takie same, więc niepotrzebnie się też na nich wyciszam, ale okej. Więc Eudore musimy, że tak powiem, pożegnać i polecieć na Nebulę G34, zwaną jaką Blark Station. I tam mamy dwie śrubki do zebrania. Dwie złote śrubki. Więc udajemy się w podróż. Thank you.
Jezus Maria. Soundtrack tutaj jest miodny. Tak, wiem, że za każdym razem to podkreślam, ale naprawdę. Nie wiem, co ja mogę innego powiedzieć, po prostu ten soundtrack jest zarąbisty. I mamy tutaj dwie bronie, Glove of Doom oraz Taunter. Szczerze nie wiem, czy Glove of Doom na razie kupować, czy Tauntera, więc na razie sobie odpuszczę to. Aczkolwiek podejrzewam, że w Gadgetronie będą na nas one czekały. Ale dobra. Board Worship, o Jezus Maria, to chyba nie tutaj. Chyba źle poszedłem. A może jednak dobrze, kto wie? Ja tam nie wiem, nie znam się. Ale chyba musimy tutaj właśnie wziąć tego Trespassera i odblokować sobie tą oto ścieżkę. Raczej te oto drzwiczki. Tak się szczerze zastanawiam, czy by czasem sekcji z Trespasserem wam nie wyciąć po prostu, żebyście już mieli gotowy ten. Żebyście po prostu mieli już gotową kombinację, bo tak szczerze zdaję sobie sprawę, że jest to po prostu nudne w oglądaniu, jeżeli ma być z wami szczery. Sam nie lubię czegoś takiego oglądać, dlatego proponuję wam taką fajną propozycję. Wiem, że zaraz fani Ratcheta powiedzą, że nie, bo Trespasser to jest coś fajnego. Szczerze, nie lubię czegoś takiego sam oglądać. A jako, że sam nie lubię czegoś takiego oglądać, to podejrzewam, że wy też nie lubicie. Jak widzicie, się udało. Po wielu próbach. Send Clank to explore outside the station. Nie możemy iść Ratchetem, więc teraz, że tak powiem, mamy sekcję Clanka. O Jesus Christ. Tak. Nie tylko gramy w tej części Ratchetem, ale też i Clankiem. I czas na sekcję platformową Clanka, ponieważ tutaj będziemy sobie chodzili właśnie po platformach. To zdanie było bez sensu, więc ignorujmy to, okej. Ale jeszcze... Hej, tam jest złota śrubka. Może się nam uda ją zebrać, kto wie. Ale cóż, Clank ma do dyspozycji tylko swój atak. I w zasadzie tyle. Możemy kwadratem atakować tak naprawdę wrogów i wszystko, co popadnie. I pójdźmy sobie może tędy. Coś może tu będzie, kto wie. Ja lubię sobie mówię. Tak jak już wspominałem w dzisiejszej sesji z 3 razy lub 2, wspomnę tu i teraz. Lubię bardzo w takich grach eksplorować. To jest mój ulubiony, że tak powiem, element takich gier. Dlatego uwielbiam Jacka i Dextera. Serio też. Bo jak mam być całkiem szczery, to eksplorowanie w tej serii jest naprawdę cool. I to takie cool przez U otwarte. I tam się chyba nie dostanę. A tam chyba jest złota śrubka właśnie, ta, którą zauważyłem. Szkoda, no ale... Nie można mieć wszystkiego, jak to mawia pewne przysłowie. Niestety, takie jest życie. Żeby życie miało smaczek. Raz robot, raz Lombax. To było zdanie bez sensu. Nie wiem, co autor miał na myśli, w tym ja, ale powiedzmy, że to jest jakieś dogłębne tłumaczenie czegoś tam.